Oni są pierwszego z trzech. W każdym z tych biegów występuje reprezentant Polski. Mamy Jędrusińskiego, Maćkowiaka i w tym pierwszym biegu Marcina Urbasia. Oto skład. Tutaj sądzę, że rywalizacja w finale, wierzę, że wszyscy trzej nasi zawodnicy do tego finału się zakwalifikują, powinna być właśnie między polskimi biegaczami a reprezentantami Wielkiej Brytanii i Niemiec. Oto Mark Blume na Państwa ekranach, reprezentant Niemiec, dobrze znany zawodnik, Włoch Atene. 20,87 sekundy, jego najlepszy tegoroczny rezultat, będący zarazem rekordem życiowym. 25-letni włoski biegacz, no ale od dłuższego czasu nie mogą się Włosi doczekać sprintera na miarę Pietro Menei. Johan Engeberg, reprezentant Szwecji, w biegu eliminacyjnym ustanowił rekord swego kraju. Daniel Keynes, Brytyjczyk, jeden z tych, o których myślę, że mogą znaleźć się w finale i walczyć o czołowe miejsce. 22-letni zawodnik, bardzo dobry biegacz, świetnie radzący sobie również na 400 metrów. No i Marcin Urbaś, 20,60 sekundy, jego rekord życiowy w tym sezonie nieco wolniej, ale twierdzi, że czuje się bardzo dobrze. W Gandawie przed 2 laty na Mistrzostwach Europy Halowych był wielkim faworytem, nawet do złota. Niestety w biegu półfinałowym kontuzja mięśnia czterogłowego spowodowała, że biegu nie ukończył, nie mógł wystartować w finale, nie było medalu, ale twierdzi, że jest w pełni zdrów, w pełni sił i bardzo dobrze przygotowany do tego, aby na tej dobrej, szybkiej bieżni w Wiedniu uzyskiwać dobre rezultaty. No, trzymamy kciuki. Pierwszy z trzech biegów półfinałowych. Dwóch zawodników kwalifikuje się do finału. To szósty zewnętrzny, najlepszy na tej bieżni, Marcin Urbaś. To rozstawienie torów bardzo istotne, ale decydowały o tym wyniki uzyskiwane przez zawodników w pierwszych biegach eliminacyjnych. Urbaś pobiegł w pierwszym biegu eliminacyjnym bardzo dobrze, dlatego też jest właśnie rozstawiony na tym najlepszym zewnętrznym torze. Walka Polaka z Brytyjczykiem Keynesem. Brytyjczyk na razie na prowadzeniu, ale jeszcze ostatnia prosta. Przyspieszenie Marcina Urbasia, świetny bieg Polaka i będzie znakomity rezultat. Proszę Państwa, to jest nowy rekord Polski Marcina Urbasia. Brawo, brawo Marcin Urbaś. Wydawało się na wirażu, że Brytyjczyk może zostać zwycięzcą tego biegu. Tymczasem Marcin Urbaś pięknym finiszem na ostatnich metrach zwycięża i ustanawia rekord Polski. 20,55 sekundy. Bardzo dobra postawa naszego zawodnika. Najszybszy jak na razie bieg. Zarówno spośród tych eliminacyjnych, jak i oczywiście tego pierwszego półfinału. Bardzo dobrze taktycznie pobiegł Polak, kontrolował to, co robi biegnący przed nim Brytyjczyk i tutaj świetne przyspieszenie na ostatnich metrach, zwycięstwo 20,62, a więc 0,07 sekundy wyprzedził Marcin Urbaś, reprezentanta Wielkiej Brytanii, który tym wynikiem 20,62 ustanowił swój rekord życiowy. Rekord Europy w hali należy do jego Brytyjczyka, słynnego, znakomitego przed laty Linforda Christie. 20,25 sekundy z Liewen z 95 roku. A Marcin Urbaś, o widać to teraz, 20,55. Nowy rekord Polski, brawo dla Marcina Urbasia. No z pewnością urasta, właściwie już był uznawany za jednego z faworytów do czołowego miejsca, ale po tym biegu wyrasta na kandydata do może nawet złota.